Witam Was tutaj, cześć, to Mariusz Noż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Silicon Valley Industries. I mam dzisiaj porządne problemy, ponieważ przed chwilą był live. Próbowałem nagrać live'a. Teraz próbuję nagrać odcinek. Z góry mówię, nie odpowiadam za to, jak ten odcinek wygląda. Dobrze, wyjdźmy sobie z tego, bo straszne lagi, w ogóle nie wiem, co się teraz dzieje. Komputer coś mi tutaj, po prostu jak wchodzę, muszę wejść w... Nie, przejdzie. Wejdę w menadżer zadań i zobaczymy, co tutaj tak naprawdę mi zżyda teraz cały komputer, bo mi coś strasznie ciągnie. Dinosaurus, the only restaurant with a service are dinosaurs. Our animatronics are so real. You'll take a T-Rex to serve you T-Bone. A pterodactyl is serving you teriyaki. That a brontosaurus is serving you chili dogs. Every dish is an archaeological find, like our stegogeti, our raptor burger rex, or the pile of crumbled sticky brownies, adventurously named the Dino Droppings. So, take a trip into the wild at Dinosaurus. Na live, jak nie widzieliście, postawiłem tutaj. Przed live'em zrobiłem tutaj nową klasę bambajową, taką przyszłościową. I tuż teraz przed chwilą zdobyliśmy trzecią gwiazdkę tutaj, dzięki czemu zdobyliśmy parę nowych budynków, o których zaraz powiem. Ale najpierw, to my tutaj sobie ten, dajmy trochę handlu. Albo tutaj się budowali. I tak, po kolei. Po kolei mi tu się laguje. Kurczę. Tutaj się nasz ten przemysł, on tutaj się normalnie nie ociągnie, co nie? Ale my go sobie trochę tutaj zmniejszymy, bo póki co nie mam strasznie jakichś pomysłów na tą dzielnicę mieszkalną, a gdzieś ludzie muszą mieszkać. To strasznie teraz wybedniają. Więc tutaj będą mieszkańcy. Póki co. Brakuje wam wody, a to macie problem, a to panowie. To nie mój problem, tak. Dobra, no i tutaj niestety musiałem sobie tak pędzlem pojeździć, bo tutaj się nie ma większego pędzla normalnie po prostu. Był taki naprawdę dobry, dzisiaj miałem już dzień, a tutaj teraz mnie rozwaliło z tym live'em na sam koniec. Po prostu... Nie. Nie. Za dużo tego wszystkiego. Brakuje ci wody. Weź nie zrzędź mi tutaj, tak? Dobrze. Pójdźmy do naszego przemysłu. I tutaj poustawiam naszą ropę. Mamy teraz tak. Mamy duży szyb naftowy. Okej. Ale on jest dużo większy od tego. A, no i te już są po... Wiecie. Są już pełne. Słuchajcie, nie ma już tutaj żadnych surowców i trzeba je polusować. No i tak to niestety wygląda. Te też. Kurczę, jak zaraz tak wszystko porozwalam, to mnie tu kompletnie rozrzuca. Powiedzmy, że może być. Okej. Okay. Tu się to jakoś pani teraz ściągnęło. To nasz handel. I tu się lód buduje. Dobra. To wracając do ropy. Mamy nowe rzeczy. A mianowicie. Ten szyb naftowy, który wam przed chwilą pokazałem. Zakłady, to tutaj z tego co pamiętam nie było nic. Mamy coś takiego jeszcze. Magazyn przemysłu naftowego. W sumie postawić. Bo co? Bo tam mi zabroni. Okej, patrzcie, jakimś tutaj się podłączył do prądu, chyba nieważne. Nawet nie interesuje się jak, ale dobra. I dostaliśmy też tak. Mamy już wszystkie magazyny, ale nie o to chodzi. Mamy teraz jeszcze tam. Fabrykę wyrobów plastikowych. I co to potrzebuje? Potrzebuje... Fabryka potrzebuje nafty i plastiku. Okej, to obydwa mamy. A co wytwarza? Unikalny... Nie. Do produkcji wyrobów plastikowych. Okej, typu behemoth. Fajnie. Dobrze, taką fabrykę. Fabryki to ja ogólnie chciałem wszystkie montowywać w jednym miejscu. No a póki co będzie to gdzieś tutaj. Dobra, macie. Dobra. Tu są produkty unikatowe, a tu będziemy pobierać nasze produkty przemysłu naftowego. Tak, czyli stąd to będzie wszystko tam przyjeżdżać. Okej. Dobra, może być. Dalej, co tu jeszcze jest? Drukarnia.
Możemy też zainwestować w drukarnię, ale może nie w tym momencie. Z tego co widziałem, to jeszcze jest piekarnia. Tutaj coś jest. Fabryka zabawek. Którą też możemy zrobić. Okej. Okay. Chyba to widzę, że teraz dużo rzeczy można robić. I fabryka domów modułowych, których na razie póki co nie mamy. Ale dobra. Tak czy siak. Ciągniemy tutaj sobie już ładnie ropę. I pociągniemy sobie dalej. Kurczę, ale my tu szybko wyciągamy tą całą rzecz. Tu przed chwilą było jeszcze wszystko, teraz już mało tego tu jest. Ropa. Ropa. Dobra, ile to wyciąga? To wyciąga 8000. 8000, dobra, to jest lepsze. Okej. Okay. Ale może nie tak często z siebie. Wtedy nam na dłużej posłuży. Póki co tak tyle tutaj w takich zlokowaniach powinno nam wystarczyć. Lasy, a widzę noża. Możemy sobie powiększyć trochę nasze laski. Wspaniale. Nie wiem jak wy, ale ja bym tutaj na przykład tak, to bym wydłużył. To. I zamienił te lasy w mega lasy. W sensie w mega też kółki. I mnie nie stać. Potrzebujemy 10 tysięcy chyba. Przyspieszmy trochę czas. Bo jeszcze dzisiaj mamy metę budować, a w takim... W czymś takim to będzie tylko tragedia, żeby nie chcieli zbić jeszcze metę. Dobra. A, nawet to jeszcze dało się. Dobra. Bo tu nie chcę tych kamyków posuwać też. Ale zaraz zobaczymy. Po kolei. Przyspieszmy sobie jeszcze bardziej. Nam to biegnie ten czas. 7000. 9000. Mam. Jest jakiś problem. Brak wystarczających liczby kupujących. Co masz na myśli? Magazyny pełne? A to jest magazyn pełny. Pełen, okej. Okay. Wody wam brakuje, okej. Okay. Wam. I wam. Nie. Tak szybego tego nie chcę. Chwila jeszcze raz. Dobrze. Rozumiem doskonale, potrzebujecie magazynu i jesteśmy kiepsko sponsor. Magazyn widów kosztuje 15. No nie no, musimy niestety postawić kolejny magazyn widów. A nie, my nie mamy żadnego magazynu takiego dużego. O to tym bardziej. Chyba. Nie no, nigdzie go nie widzę. Tutaj mógł być dobry. Tu jest koniec tej dzielnicy. Tak, to tu byśmy sobie go postawili za 15. Przyspieszyłem tak szybko, że wcisnąłem czwórkę. A tu czwórki nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwarty bieg. Dobra, teraz powinno trochę to przyspieszyć. Po prostu mamy za dużo tego surowca. Musimy go tak... na papier bardziej przerabiać. Dobra, tym się za chwilę zajmiemy. Metro. No dobra. To tak, mamy tutaj sobie nasze bambaje, które jeżdżą. I bambaje bardzo ładnie nam tutaj ruch zabierają. Tylko wam nie pokazuję co każdy odcinek, ale ładnie ciągną. Ponadto możemy postawić już pociągi, ale nie teraz jeszcze. No i metro. No i metro tutaj jest wręcz po prostu niezbędne. Tylko musimy wiedzieć, jak je tutaj postawić. Możemy w ten sposób. Albo może w ten sposób byłoby dobrze. Dobra. Nie ma jak to pierwszą stację zostawić w najdalszym miejscu. Bo wiecie co jest najlepsze? Że teraz stąd trzeba puścić całą nitkę tutaj dotąd. Tak, tutaj należy do tych bambajów. Bo ja postawię sobie tutaj, to już mam taki plus, że oni tutaj będą fajnie przyjeżdżać. Dobrze, ale żeby tutaj dojechać, to potrzebujemy trochę jeszcze innych rzeczy. Pierwszy jest jakiś problem ze śmieciami. Okej. Okay. Widzę problem. Wszystkie są pełne. To nie najlepszy pomysł. To nie najlepsza wiadomość. Oczywiście. Jeszcze jedno wystrzypisko, trzeba nie postawić to za 30 w końcu. Kolejne. Dobra, wracając do naszego metra. Stąd.
Teraz tak z ciekawości, ile to będzie kosztować? Będzie kupę w Polsce kosztować, ale... Ale chcę, żeby to też się jakoś tam ten metro jechało szybko. Okej, tutaj nam wystarczy po prostu, świetnie. Tu jest już gorzej. Ale widzę, że nie jest jakoś strasznie tragiczny jak w Polsce. Okej, dobra, dotąd. I stąd tutaj. Teraz tylko trzeba poczekać, żeby nie mieli 11 tysięcy. To chwilę potrwa. Mam nadzieję, że niedługo, bo nie chcę tutaj wam też rozmęczyć. To kosztuje tak. I odtąd. Albo nie, czekaj, w sumie jak tyle to już takie jest tanie. To możemy to sobie puścić trochę dalej. Ale nie, dobra, na razie sobie puśćmy tą nitkę tam teraz. Tu włączmy. I metro. Jedzie stąd. Tutaj. I z powrotem. Mam nadzieję, że będziecie chcieli tutaj przesiadać z naszych bambajów i jechać dalej. Póki co na dalej linii metra nie panuje. Czy będzie, ale niekoniecznie w tym momencie. Dobrze, jak tam tutaj nasz plastik się produkuje? Okej, dobra, plastik idzie. Budynek został przyszły. O! Idealnie, te budynki. Ten... Te dwa budynki na stacji też nie ma. Okej, mamy za dużo wyrobów. Znowu handel nam ficzy i leży. Te produkty, te nasze wspaniałe, wyroby plastikowe. Jak zawsze z tego nie możemy coś zrobić z tych fabryk. Nie wiem w czym tkwi mój problem, ale nie potrafię coś na tym zrobić. Pierwszy cały czas jest handel potrzebny. To jest jedno. To jest też bardzo trochę irytujące. Bo co bym nie zrobił, to jest handel. Handel. No ale dobra. No ale dobra, handel już wam może być. Ale co z tego, że ja tutaj wam buduję ten handel, jak to nic pewnie nie daje. I to już mi się mało. Dobrze, no i stąd. Będziemy sobie tutaj... To jest ta pętla bambajowa, więc na razie ona tutaj zostanie. Później się pomyślę nad tym, co on chce zrobić. Bo i tu nie będzie docelowo. Ale już póki co niech tutaj się będzie. Dobra, no i dotąd. I tu wszędzie handel ma się budować. Taki mam przynajmniej pomysł póki co. Gdyby to wszystko nam tutaj ładnie się zajęło. A tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Tu włączmy. Woda, oczywiście wody nie macie. Jeśli jest problem ze zmarłymi. Co jest ze zmarłymi? Cmentarz jest... No... daleko. Może wam tutaj postawić. Macie. Proszę bardzo. Dobrze, czy ktoś korzysta z tego metra? Okej, okay, czyli ci wszyscy ludzie, żeby nie powiedzieć, o co zazwyczaj mówię, idę tu do naszego przemysłu. Okej, okay, bardzo dobrze. O to mi właśnie tu chodziło, abyście z tego zyskiwali. Tu widzę, że już się wam kończy ropa. A jeszcze tak naprawdę długo tutaj nie siedzieliście i zobaczcie, jak szybko mi tutaj ta ropa schodzi. Tragedia, po prostu tragedia. Tutaj jest duże złoża pod wodą, ale... No ale to tu powiesz. Tutaj coś jest, tu jest fajne zboże. To zboże sobie teraz przejmiemy. W sensie zamienię taki mostek, który będzie właśnie jechać na to miejsce. Tutaj. A te mostki tutaj akurat z fajnego są naprawdę ciekawe. Znaczy przynajmniej jak dla mnie, mi się podobają. Mi się. Dobra. Gromadzenie odpadów znowu. Długo to tutaj nie podziałało sobie. No tak, dajmy sobie dotąd. I tutaj. Okej. Okay. A dalej to sobie chwilę już poczekasz. Tak, bo tutaj to wszystko jest ta jedna nasza kochana wydobycie. Stąd. I tutaj potąd.
Okej, dobra. No i tutaj możemy sobie rozlokować. Co jest z naszymi śmieciami? Dobrze, możemy postawić spalarnię. I to jest spalarnia. Spalarnia V2. V3 to chyba było nawet. Dobrze, natomiast tutaj chciałem ropę ustawić. Chwila. Mamy platformę wiedźniczą, która nam bierze 6400. I mamy to, które nam bierze 8000. No to jest lepsze. Jakby nie patrzeć. Zasoby naturalne. Dobrze, ja wiem jak działają zasoby naturalne. Ale to fajnie wygląda, więc na razie jedno tu postawię. Kolejne będzie jedno tutaj. I jeszcze jeden tutaj sobie postawię. Woda. Okej, okay. Prąd jakoś sobie podciągnąłeś. To jest dobrze, ale masz. No i wodę macie też tutaj. Powinna wam to jakoś tam mele iść. Podłączenie macie, jakie macie. I wy już mi tu rzędzicie, że już nie macie. Macie za mało zasobów naturalnych. Patrzcie, jak to szybko schodzi. Gdzie wiem, że jedziemy teraz na najszybszej prędkości, ale to nie zmienia faktu, że oni strasznie szybko płyną. Schodzą. I strasznie duży jest popyt na ludzi. I to mi się akurat nie podoba aż tak bardzo, bo... Znaczy, no fajnie, że jest, ale... Dobrze, dajmy ciebie na pusty. Będziesz nam tutaj się opełnić co chwilę. To może być dobry pomysł. Tutaj widzę, że bambaje też obsługują ładnie. I nasze te leśnictwo. Dobrze, przetwórnia plastiku. I tak bym sobie postawił to. To kosztuje 30, dobra, trochę dużo. Przetwórnia kosztuje 25. I mamy ich parę. Ale mamy ich więcej niż tego. Niż na papier. Dajmy sobie kolejny papier. Te 30 tysięcy nie zejdzie. Proszę bardzo. Porządny przemysł, niech się buduje. Tutaj... Tu póki co te bambaje sobie tak jeżdżą jak jeżdżą. Tu w przyszłości oni będą mieli własnego bambaja. To ja już mówię. On tu pewnie nawet będzie dojeżdżał do tych, czy chce zawracać. W sumie nawet dzisiaj to może jeszcze postawić, ale to nie... Nie obiecuję, tak? No i nie wiem jakby, ale mi ten most się podoba. Poza jedną rzeczą. To nie stara się wybudować. Daj ty go jeszcze raz. Ja strasznie nie lubię, jak on się buduje, wiecie, tak nierówno. Tu jeszcze nie. Lagi. Dobra. To sobie nie woli zbliżać. Ciach. Zbyt same zbocze. Znaczy, tam było dobre. No, jest dobre. Pracuj nad rozwojem miasta. Dobrze, dobrze, zaraz. Spokojnie. Jak na wojnie, dobrze. Zacznijmy od skrzyżowań. Wypad. Tutaj zobaczcie, jeszcze są te dwa ciągną. Teraz to nie jest tutaj duży dół będzie. Ty nie masz prądu. No jesteś najdalej, to możesz mieć prądu. Póki co możesz rzeczywiście nie mieć prądu. I tutaj jest ta osobna nasza wysepka. We are the leading producer of minerals, ore, and natural resources, which means you're benefiting from our services, whether you know us or not. No matter what our critics say, at Colossal we care about our employees as well as our customers, which is why we work so hard to get our miners back in the mines where they feel at home. Together we can reunite minerals with the people who love them. Colossal ore, more than ore. Tutaj połączenie i jeszcze oczywiście woda. Lights, camera, movie. There's nothing like watching a movie to take you to another place or time. And there's no better place to watch than home cinema. And no better time than the time it takes you to get from where you are to where we are. You'll break box office records of fun as you take a trip to Tinseltown, Movieville, USA. Action, cut, quiet on the set.
Tutaj jest niepadnie. Guaranteeing the only thing you hear is the That high-pitched shuttle drone is normal. It's the sound your ears hear when there's nothing for your ears to hear here. So come on down and enjoy the movies where everyone's a star. Stąd będzie jechać dalej sobie nasza droga. No nawet może jechać tak. I got an email today from a listener who says, do you have any advice for someone feeling lost in today's fast-paced world? Sometimes I get nostalgic for the simpler times evoked by this station. Well, all I can say is, if you're being left behind in today's society, you were probably left behind a lot back then too. Tutaj? The past is the past, and we're looking to the future. Why reminisce when there's money to be made? Still, this next song goes out to you. No, maybe you never chilled out at the skate park smoking cigarettes in an embroidered varsity jacket. But if you close your eyes, this next song will almost let you taste the asphalt itself. Okay. This next song. Oh yeah. Tak, Industries. To jest prawdziwe Industries. Dobrze. No i stąd chcę sobie jechać naszą drogę. Tu również. Dobra, dotąd. I tu sobie zrobimy zjazd. Póki co, taki będzie jeszcze jeden. I tutaj gdzieś będzie przejazd bambajowy, ale niekoniecznie w danej chwili go buduję. Tutaj sobie zrobimy, aby nam wszystko zajęło. Dobra. I tak teraz pomyślmy. Tutaj póki co mamy tą jedną nitkę metra, co nie? Możemy sobie ją powiększyć. Tak. Możemy sobie zrobić kolejną stację po tej stronie. Dobra. Okej. Okay. Teraz nasz będzie metr dojechać stąd. Tędy. I tu. Okej. Teraz stąd pójdziemy sobie tutaj jeszcze na 3 metry, aby jechało dalej. I tutaj. Dobra. To całkiem ładnie teraz to będzie szło. Kolejna sesja metra. Przemysł, jak tam czas? 22 minuty. Ja, powoli z tym idziemy. O! A my nie mieliśmy żadnej celuzowni. Okej. Z papierem. To nawet lepiej. Dobrze, widzę, że przemysł tutaj nam pada. A teraz jeszcze bardziej nam padło. Mamy wszystko zapchane. Dobrze wydaje, że tak, czy my nie wyrabiamy? No nie wyrabiamy. Weźmy jeszcze jedną. Ej. To jest zacznę później problem tutaj akurat. Weź tego się wszystkie pozbądź. Tu to nam jakoś idzie już. Mamy trochę pieniędzy. Dobra, zajmiemy się tymi tramwajami może. Tutaj chciałem je puścić, w sumie możemy się tym teraz zająć. Odtąd sobie puścimy, tak, jakoś gdzieś tutaj dotąd. Też nie tak daje, nie tak będzie wyglądać. Nie. My tu chcemy, żeby w miarę to było obok tej drogi. Ta dzielnica, przynajmniej ja tak chcę, żeby... nam tu się ładnie rozwijała sto. Dawaj. Wejdź. O, dobra. Tutaj mi się pod... Widzę, że są stąd problemy. Dobra, no i dotąd. I stąd do ciebie. Dobra. I od tej drogi... podłączenie tutaj i tu jakoś ten bambaj puścić w górę. Jakoś. Kurczę, po pierwsze wyłącz linie pomocnicze, siatka też mi tu nie pomaga i odcinki również. Widzę, że tu jest jakiś wielki problem, ale nie dla mnie. Czekaj, a to jeszcze nie, możemy pójść tutaj, bo tu będę skręcać tam przecież.
tutaj. I sobie to skręci. Tu zjedzie w dół. Okej. I tutaj dojedziemy do ciebie. Tak, tak, bo on tutaj będzie jechać tędy. No i tędy już sobie spokojnie będziesz tutaj w miarę możliwości jechać. Tutaj sobie... Tu będzie tak jak było, co nie, żeby sobie to już zakręcało. Nie będę tutaj nic z tym jakoś tam specjalnie wymyślał. Natomiast tutaj to puścimy sobie ten. O! Chociaż jak teraz się zastanawiam, jakbyśmy puścili tą drugą częścią. Ale nie da. Tu po prostu nie będzie przystanków. Stąd, tu. Tutaj. I tutaj tą nową częścią. Albo nie, czekaj. Teraz zaczynam trochę bardziej tutaj myśleć, jakby to puścić, żeby to jakoś w miarę inteligentnie tutaj wyglądało jeszcze. To może to usunmy. Żeby funkcjonowało jakoś. I to również. Ciach. Dobra, jeżeli tu i tu. Dobra, teraz to bardzo dużo zrobiliśmy, zmieniliśmy. Puścimy stąd Mambaya. Teraz on tutaj jedzie tędy i tu będzie jechać. Tylko że on tutaj sobie przejedzie przez to wszystko. O. A, jeszcze on tu musi jechać dalej. Okej, dobra. Się zastanawiałem. I tutaj. Do Bombay, do meta chciałbym po prostu podłączyć jakieś dobre podłączenie do meta, to jest zawsze dobry pomysł. I tutaj się trzeba zastanowić, ale tutaj pójdźmy po prostu dołem. Tak. Co ja tu będę dużo wymyślać? Po prostu dołem podłączenie i to sobie po prostu przejedzie, tak? No, w miarę po prostu. Sobie to puścili tutaj prosto. O. Tak może być. Teraz stąd tutaj jak idzie sobie to nam dalej. To nie jestem przekonany do końca, czy to będzie on tutaj jechać dalej. Czekaj. Tutaj mamy tą drogę. Tu jest nasz farming. Okej, dobra, tu jest farming, a do farmingu trzeba będzie podciągnąć też tą drogę. Naszą główną. Nie ma. Tylko tak, tutaj są problemy, bo jest trasa kolejowa. Trasa kolejowa, ja to potrafię wymyślić. To sobie zrobimy nad nią przejazd. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pójdzie? Poszło. No i tutaj sobie to będzie jechać. Tu mamy tą trasę bambajową. Tak teraz sobie pomyślałem, że skoro tutaj to już tak jedzie, to czemu nie puścić tej naszej trasy bambajowej dalej? Zajmie się do tego rolnictwa. Tak, to może być pomysł dobry. Ale żeby nie było, że rolnictwa, mówiłem co innego, to nasz bambaj tutaj też pojedzie do... Przejedzie, nie przyciśnie się? Chyba nie. Nie przyciśnie się. No dobra, no to niestety musimy sobie tędy puścić. Już no cóż. Tutaj. Tędy. I stąd. Dotąd, ale tutaj zrobimy coś, czego się nigdy nie robi przy bambajach. Czyli skrzyżowanie bambajowe. Jeszcze tak trochę dalej. Stąd będzie. Okay. To musi ładnie wyglądać. Stąd. Dobra. Tutaj do góry. Przesadziłem stąd do góry.
dotąd. I tu do ciebie. I teraz tak, stąd. Tędy. Ja się zastanawiam, jakby tutaj zrobić, żeby się tu nie krzyżowało. Dobra, to będzie zjeżdżać do dołu. Bo jeden zjeżdża do dołu, a drugi nie. A drugi jedzie górą. Tutaj teraz muszę myśleć, jak to zrobić. Nie, on tutaj się nie wzniesie tak szybko do góry. Aż tak do góry. To zrobimy to, zrobimy na inny stary dobry sposób. Czyli to do przodu jeszcze trochę. Stąd puścimy sobie. Proszę bardzo. Coś takiego. I stąd będzie zjeżdżać po prostu tu. Tak? No tak mniej więcej. Jeżeli nam pozwoli. Nie, czekaj. Teraz tak, jak na to patrzę, to trzeba trochę inaczej zrobić. Czyli stąd. Gdzieś dotąd. Tu w dół. Tak jak to powinno być od początku. I jakoś tutaj się podłącza. Powiedzmy, że jakoś tak tutaj. Ciach. I stąd jedzie Bambaj sobie. Tędy? Nie, tędy nie pojedzie. Dobra. Stąd tutaj. Tutaj. Okej, okay, dotąd. I tu sobie widzisz już ty. I tak samo będzie stąd tutaj. Tu w dół. I tutaj. Dobrze, mamy oto piękny węzeł Bambajowy. Rzeczy, których nigdy się nie robi. I tak. Musimy wiedzieć, jak ten tramwaj tutaj zawrócić, bo on nie będzie tutaj jechać aż tak daleko. Dobrze. Mam już pomysł. Aby nam tu nie jeździł po całym mieście. Chociaż jest to też pomysł, ale... Ale niekoniecznie na teraz. Bambaj pojedzie ten, nie tak jak tutaj jeszcze jedzie. Tu przejeżdża przez całą to miasto. Możemy go tutaj zawrócić, albo puścimy go po prostu tutaj ten. I to chyba jest jednak lepszy pomysł. Bo jedni i drudzy zyskają. Czyli tutaj. No, i dotąd. I tutaj przed mostem będzie po prostu zjazd. Tak, o, coś takiego. I tu sobie będzie zawrót naszego. Ciach. Nie, no nie. Wróć. Stąd. Tu. I tu. Okej. Okay. Dużo lepiej. Dobra, no i tak. Tu mamy przy pierwszy przystanek. Kolejny tutaj jest. Ciach. Świetnie. Niech sobie płonie. Dalej tutaj powinien przystanek. Kolejny przystanek jest tu. I tu się już zaczyna nasza nowa praca. Później tutaj sobie damy po zjeździe. Dobra. O, widzę właśnie. Tu trzeba naprawić tą drogę do tego, co było wcześniej. Proszę bardzo. I wracając do budowy. Nasz Bambaj tutaj sobie dojedzie. Niech będzie tutaj przystanek. Tu będzie wewnątrz. Tu kolejny. A pod stacją metra to akurat ma. Nawet nie muszę mówić, że tak. Dalej, kolejny.
tu jest ledątko, ale tam sobie nas jeździć z lądka, bo nie chcę nam tu tego korygować jeszcze specjalnie. Tutaj dla was. Tu. I tu widzę, że znowu niedokończone. Macie. I stąd będziesz mieć dojazd. Tutaj. No i stamtąd. Tu z powrotem będzie zawracać. Czyli tu. Tutaj. Ja daję w tych miejscach, gdzie na przykład nie jest droga, bo to jest jak dla mnie dużo lepiej. Przynajmniej tak sądzę. Tutaj po drugiej stronie, tak, więc tu jest trochę większe od tego, że już nie będzie. Tu jest idealnie pod stacją metra. Idealnie. Dalej. Idzie. Dalej, niech jedzie nasz bambaj. Tutaj, tu będzie po tej stronie. Bo tu jest kolejny przystanek. No i tutaj to już tak jak są te pozostałe wszystkie przystanki, więc tutaj nic szczególnego nie powinno być. Z pewnego to trzeba zmienić te kolorki tych bambajów. Tak poza tym. Tu. Tutaj. No i tutaj jeden taki. Dobra. I mapa. Dobrze, wiem, że jesteśmy już z czasem. No i jak zawsze z czasem jesteśmy do plecy. Sobie to podkręćmy. Takiego. A to nawet coś takiego. Dobrze, zobaczmy ta nasza nowa linia. Czerwona. Jak tam z niej ludzie chcą korzystać? No widzę, że całkiem. O, tutaj na przykład jest dużo ludzi. Po 30. Tu 25. 26. 36. 10 pojazdów wyjechało na 19. Dobra, to zobaczymy. Na razie nie będę tutaj oceniać tego, czy to jest dobrze, czy źle. Czy nasze fabryki może w końcu zaczęły działać? Nie, jasne, oczywiście nie. Dajmy sobie to zrównoważone. Zobaczymy, co się cokolwiek to zmieni. Czy tutaj się pojawiają jakieś rzeczy? Nie. Nie, skądże znowu. I tu widzę, że nam się kończy szlapa. Kolejny. Dobra, to też wyburzmy. Nic by nie było, że coś wyburzamy. Nikogo tutaj nie ma. Wyburz. I tu drut. Macie, już. Ale tutaj sądzę, że nasza ta dzielnica, no blisko jesteśmy kolejnego poziomu, ale jeszcze to nie jest to. Dobrze, to byłby na tyle dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. No miał być live, tak wiem, ale no niestety no, cóż, to nie moja wina tak naprawdę. Dobrze, o zobaczcie, jest właśnie, a zapomniałem, najważniejszego znaleźliśmy. Metro jak się miewa, chwila. Taka krótka linia. Trzy stacje. Ile ludzi? 50. Tutaj. Nie. Tutaj. Korzystają. Przesiadają. Dobrze. To było jak dla mnie najważniejsze. Tutaj akurat ta stacja, że tutaj postawiliśmy. To wiecie, to teraz nie korzystają ile mogą. Już nie mówimy, że tutaj postawiliśmy to. No i to, co było też podstawą, to tutaj po stacji metraż. Tak się odległa. Linię meta sobie pociągniemy tutaj dalej, aby tutaj tego przemysłu dojechał. Dobrze, tak jak mówiłem, to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. O, już korki, zobaczcie, już są korki. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Ale fascynujące to odbyło.